Hej, cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku z FIFA 16 Ultimate Team. Ale otwieramy paczkę za 7,5 000. Jak coś mi się trafi, to będę w niebo wzięty. Zamykam oczka. O, boję się, bo nie wiem, jak to będzie po wykupieniu uniforma. Daj mi coś dobrego. Gówno. Świetnie. Mamy PP na PS. Dobra, zaczynamy, bo chcę w końcu przejść do konkretów, czyli mam i wyszukać przeciwnika, którego ja zjadę, którego po prostu oskubię do cna. No, informa nie będę używał z ligi francuskiej, bo mi z gra nie zepsuje automatycznie, ale tutaj, tu już widzę, że jest większość tego zgrania. Rui Patricio jakoś już nie chcę używać, bo co z tego, że ma fajne statystyki, ale lami. Już lepszy jest ten Hiszpan, szczerze mówiąc, trochę lepszy, bo czasami coś potężnego wybroni, nawet z rzutu karnego. I to jest naprawdę podziw, jak dla mnie. Na początku na niego narzekałem, ale z tego Sporting Dionu to naprawdę trafnego, żem dostał piłkarza, bramkarza, rzecz jasna. Weźmy, wyszukaj tego enemy teama bardzo szybko, a ja go rozgnoję. W ogóle Funtelar ma kondycję, wszyscy mają kondycję. O, o, tu trzeba mu dać kontrakt. Właśnie zapomniałem. Tu mu damy. Już z głowy ktoś jeszcze powinien dostać. Tito widzę, że taki trochę zadyszany. Najwyżej potem wpuszczę Hugo Mayo, gdzieś on się zapodziewa, a go potem wpuszczę. A reszta to... A reszta ma się dobrze i to najważniejsze. Czyli tak, mamy trochę Holandii, Argentyny, Niemców, Turcja, Chile, Hiszpania, chyba już mówiłem, nie mówiłem jeszcze o Hiszpanii. No to mamy tak, Amerykę Południową, Azję, trochę tego jest, Europa. No haj, koleś opuścił, co za cep. Chyba specjalnie to zrobię, żeby przedłużyć odcinek. Nienawidzę takich. Dobra, ale mam nadzieję, mam przynajmniej taką nadzieję, że coś tu się w końcu stanie z Robbenem, że pokaże swoją klasę. No ostatnio w pierwszym meczu ligowym Ligi 7 za dużo to on nie pokazał, jakiś inny typo. Dobra, w tych koszuleczkach Robben kapitanem, tak ma zostać. Jeszcze coś sprawdzę szybko. Robben, wszystko Robben, no kurde, przecież on tu wykonuje największą masę roboty. Co my tu mamy? O kurde, inform, chyba Perisic, nie jestem pewny, co to za typ, chyba Perisic. Aha, bo tak, bo jeszcze ma koszuleczki z Wolfsburga, a tak to gra już w Interze. No, czyli mamy Ligę Włoską, mówiąc w prostym tłumaczeniu. Przypomnijmy, że będzie ciężko. Ten sezon od zdobycia jednego punktu. Może dziś powalczą o zwycięstwo, na pewno ich na ale to stać. Nie poddam się. Tak, ma się przelać krew. Ustawienie Tito. Drużyny gospodarzy. Gdzie jest w ogóle trener Robben? Postawił na ustawienie 4-3-3. Robbena szeroko gdzieś rozstawione zbiłem. Skrzydła, skąd będą szły piłki w pole karne. Niedobrze. Świetnie zablokował i piłka nie dociera do partnerów. Dobrze, Hernandez. Fuck, ale żem to zdupczył. Felipe Melo. Pytanie, czy utrzyma się przy piłce? O cholera. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Obronił, ale jest szansa. Ależ wspaniale. Podanie w pole karne. Ten bramkarz jakiś na haju, bo broni wszystko. Çalhanoğlu. Jeb. Dobra, De Blasis. Chujowo. Myślałem, że coś tam przepchnie, ale jednak nic. Ło, prowadzą piłkę, będzie do dla gry, niego piłka, bo tam Hector widzę, że ładnie czyści obronę lewą, przynajmniej lewe skrzydło obrony. Pjanić. Hector, zasuwaj, Hector kontra Montoya, widzę, że on szybszy. Dośrodkował, dobrze piąskuje, daleko, do przodu. Dobrze. Jeb, dobra, Çalhanoğlu. Jeb, zasuwaj. O, coś chyba ta działa Nangolą. Lub nie. Ale nie podoba się to kibicom, ale czasami nie ma innego wyjścia. Próbował Turek. Nie pykło. Może trochę Robben. Jak się trochę Mertens też zaktywizuje. Nie wiem, czy mi to wyjdzie.
No, Huntelaar był bliski do rwania Montoya. No, gra ofensywnie, ale też agresywnie. Bender. Lars Bender. Jef, no, słabe podanie, muszę przyznać. Dobre przejęcie podania w środku pola. O, oh, fuck. Mertens. Obrona, Boże, dobra luka okazja. Jest. Ale szpek! Fuck! Dobrze, dobrze, bramkarz. Wychwycony przez bramkarza. O kurde. Czekamy na dośrodkowanie z drożnego. Skupienie, chwila skupienia. O. Dobre przejęcie, brawo. Aj, słabe. Robben, zasuwaj. Może zarobisz asystę nawet. Dobrze, Robben. Jest okazja. A. O, dobrze, panie to sędzio. Tak kogo, kto faurowany był w ogóle? Od tego zacznijmy. Dla nich szansa na chyba De Blasis. Masz rację, kiepska interwencja bramkarza. Kurde, upadli, nie odczytam. Ale jest karny i wykona go Arjen Robben. Jak najbardziej. Robben skupienia. Dobrze, Robben skupienia. Skutecznie tak jest! 30 bramka Ariena Robbena na 1-0 i 30 bramek. No, to jest Arjen Robben, ja go można jednak nie sprzedaję. Dobrze mi ktoś nawet doradził, że go dostawił. Arjen Robben, tyle w temacie. On nigdy nie spróbował karnego. Praktycznie u mnie nigdy. Zawsze trafiał. No i 1-0. Oglądaliśmy od 21 minuty my tu rządzimy, chociaż nie wiem jak mój przeciwnik na to będzie reagował dalej. Bo widzę, że chyba będzie grał na klepkę. Çalhanoğlu. No, Çalhanoğlu przepychany. Gulam. Nie poszło mu to najlepiej. No, zupełnie jakby byli na treningu. No, strzela! Minimalnie nie spudował, a było naprawdę blisko do remisu. Ivan Keller, naprawdę niezawodny bramkarz Sportingu Gijon. No kurde. Mertens. Gra na klepkę, to widać. Próbuje klepką grać. Felipe Melo. A jemu to nie wychodzi. No i świetnie. Dobry bramkarz, kurde nie. Ja go lubię. Lepszy od Patricio. Lepszy. Perisic. To widać. Ale znakomicie! O. Uderza! Coś ty zrobił. Felipe Melo! Ale spudłował bardzo dobrze. Szansę. Nie, gorąco wciąż jest. Przegrywają. Teraz się robi gorąco. Podejrzewaliśmy to wcześniej, ale teraz widać jak na dłoni, że przegrywający oddali więcej strzałów. Chcemy, tak, tyle, że niewiele z nich wynikało. Dobra. Powinni przyłożyć się lepiej bardziej do wykańczania. Ostatnio zrobił taką akcję, że mnie to kosztowało dosłownie utratę bramki. Ach, doskonale to przeczytał, piłka zmienia właściciela. Zrobić, ale Perisic. Nieskutecznie. Ale mnie wkurza jego granie klepką. Jakby próbował coś osiągnąć. Taką grą. No będzie gol! Tylko słupek! Fuck! Jest! Keller moim bohaterem! Jak on to wybronił? Nie wierzę. Ja w to nie wierzę. Dobra, teraz skupić się. I chyba jego piłka. Za moment nie, znowią. Moja. Wrzutem za Hector. On tu czyści. Zostanie w moim składzie. Lars czuję, Bender. Na dłużej. Aha. No, ciekaw jestem, co teraz zrobi sędzia. Jestem ciekaw. Chyba De Blasis, tak? On sfaulował. Nie wiedzieć czemu. O! Çalhanoğlu przy... A nie przyjął nawet tej piłki, dobrze. Perisic. To mnie zawiodło. Rycić. I na tego inform. I Cardi! Tuż nad poprzeczką, kurde, ależ była okazja. Niebezpieczna główka. Mogło to się naprawdę marnie skończyć. Dobra główka, utrzymują się przy piłce. Jep, dobra, Çalhanoğlu. Do Robbena. Pięknie, bezbłędnie. Uderzenie? No nie, to nie mogło takie proste, mogłeś musiał się nawet ruszać. Jeszcze. Ale tak. Takim sposobem też można strzelić, jak się będzie miało fuksa. Ciągnij no, go za portki. Się, czy nie strzelać. Kurde, dobrze, tyrać go. Nie obchodzi mnie, że sfaulował. Masz go, kurde, ciągnąć za te portki. Dobra. Hernandez, co on tu kombinuje? Nine golą! Pewna interwencja bramkarza i nie ma gola. Takie główki on wyłapuje przez sen, nieważne, a oni chyba śpią, jeśli myślą, że takimi strzałami go pokonają. Łatwo, za łatwo oddaj tę piłkę. Robben, jest. Jest zawodnik na czystej pozycji.
Robben! Piękna interwencja. Łotyś śmiał to obronić. Od Robbena. No, kolega pokozaczył chwilę. Tylko teraz muszę uważać, bo to może być bezpośredni kontratak, który się może to skończyć remisem. Oj, uważać, tu muszę już naprawdę ostro. Dobrze, obrona, no, bardzo dobrze. Pokazuje, że będzie rzut rożny. Wyłap to. Brawo, pięknie. Interwencja na najwyższym poziomie. Rzuć. Jep, no i Calhanoglu, jak ty to strzelisz, to ja jestem po prostu... Jep. Dobra, wolał podać, bo chłopak nie był pewny, czy on to strzeli. De Blasis. Może on to dośrodkuje. Podanie w pole karne. Jeszcze rzut rożny będzie. Co? Miał być rzut rożny, panie sędzio. No ale chociaż jest 1-0 i Arjen Robben strzelił swoją 30 bramkę. Jest dobrze, jest git, tak? Mamy trzymać. Trzymamy poziom, ofensywa cały czas. Pierwsza połowa spotkania za nami. Wiele emocji i ciekawej gry. Dopóki się nie zmęczy, w takiej formie tych piłkarzy stać na 90 minut gry na pełnych obrotach. To zapowiada pasjonującą drugą połowę spotkania. Pięknie. Lars Bender. Calhanoglu. Jep. I Huntelaar, zasuwaj. Huntelaar. Zasuwaj. A, przynajmniej piłka dla nas. Łap to. Teraz jak tu podać, żeby nie sfejlić? Jest, Calhanoglu. Czy utrzyma się aj, przy piłce? Ten Turek. Jep, dobrze. Rami. Rami. Jep. Tito. I do Robbena. Jep, Robben, kiwaj, kiwaj, Robben, Robben. Brawo, ładnie odebrał. O, dobrze. Mija ich niczym czyczki, co za popis umiejętności. No fuck. Nie wyszło, a byłoby naprawdę idealnie. Dobra, teraz uważać, bo obrona się rozsypała chwilowo. Dobrze, pięknie. Spójrzmy, jak wykorzystają ten aut blisko pola karnego. Albiot wyczyścił. Na Ingolą. Dośrodkowuje. I karni. Fuck. Dobrze. Bramka, że zrobił błędy. Aby doprowadzić do remisu. Dobrze, dobrze. O fuck, Huntelaar w ogóle tą piłkę ogarnie? Nie. Mertens. Już strata. Nieporozumienie. Jeszcze spalony, nie wiem jak. Ale dobrze, bo to dla nas korzystnie. No, do Robbena spróbujemy podać delikatnie. A teraz przy piłce Robben. Fuck, Felipe Melo. Nie dotarło. I do bramkarza, czemu nie? No wyraźnie na czas, teraz do bramkarza, to się nie podoba. Mertens. Patrz, jaką klepką próbuje grać. A to mu i tak nie pomoże. Pięknie, dobrze, do Robbena. Nie, Bender. Lars Bender. Pięknie. Kurde, zaraz go zjadę. Ma wsparcie partnerów. Nie, no strzela! Kurde, jaka lata! No, gdyby nie został lekko tyknięty, to wpadłoby. Jestem tego pewny. Dobrze. Fak, uważać. Dobre przejęcie podania w środku pola. Bender. I Calhanoglu. Weź to strzelę. Z tego podań zdecydował się na strzał. Jeje, Turek! Turek kurde rządzi. Calhanoglu, jaka brama. Tak ma być. Keep calm. I 2-0. Wyraźnie dominują. I Huntelaar zdobywa asystę. Kolejną bramkę. Jak Turek strzelił z ostrego kąta, dosłownie. I trafił. Dobry Turek. Na nim no, można polegać. Ofensywna gra popłaca. Bundesliga dosłownie mi się tu stworzyła. Z ligą hiszpańską. Ale fajnie, fajnie, fajnie. Nie chwalić jeszcze dnia przed zachodem słońca. Pianić. Bo jeszcze może strzelić. Strzela! Aj, blisko, słupek! Wybij! Dobrze. Obrona poza czyści. Poza bocną linią piłka będziemy dalej mieli wrzut z autu. Może jeszcze będzie 3-0. Perichić. Obrona bezbłędna, no, proszę być. No łatwo stracili szansę na zagrożenie bramki. No i piłka w posiadaniu drużyny przeciwnej. Aj. Troszeczkę się pogubiliśmy. Nie dał rady obrońca. Szansa!
No wsparli dobra teraz obrona, kurde. I za chwilę rozpoczną od rzutu rożnego. Mimo zmęczenia to dalej broni. No i świetnie dobry piątkuje. Bramkarz, Robben? Nie, Puntelar. Tam jest. No, ale się pcha. Miranda! Strzał został zablokowany. Çalhanoğlu do Huntelara i zasuwaj. Fuck. Lars Bender już zmęczony. Nie wiem, czy jest z jakiejś zmiany. Katastrofalne podanie, łatwa strata. Bardzo łatwo przejął je rywal. Głupia strata. Niekorzystna. A trochę wolnego miejsca. No i 2-1. Muszę uważać. Bo to jest duże ostrzeżenie, czyli będę musiał przejść zaraz do ofensywy. A właściwie powinienem to teraz zrobić, bo widzę, że jest cieniutko. No nie dobrze, poddają nie dobrze. Się już, tylko jedna bramka dzieli ich od remisu. Kurde. Ten dobra, przejdziemy oznacza, do ofensywy. Do gry. Musimy się bronić, to jest ważne. Czyli tak, formacja 4-3-3 z defensywą. Okej, okay, i jeszcze teraz tak. Çalhanoğlu. No fajnie, odwaliłeś robotę. Tylko teraz tak, Luis Gustavo. Tutaj, no nie mam nic na środkową pomoc. To jest, to mnie boli. Wpuścimy jeszcze Janka Bolasiego, żeby dopełnił dzieła. No i obronę mogę poprawić, nie? Pewnie, czemu nie? Okej, okay. No i to starczy. Wystarczy drobny błąd, trzy zmiany nikt nie będzie tutaj spokojnie może czekał to na rozwój wypadków. Jakoś jest 2-1. Bolasi do Robbena. A teraz się pince Robben. Robben, zasuwaj. Piłka nasza, nie? Za chwilę rozpoczną od rzutu. No teraz się zrobiło niebezpiecznie. Gulam. Felipe Melo. Teraz muszę uważać i grać defensywnie. Van Persie. I to świeżo wpuszczony, bo widzę. I piłka w rękach bramkarza. Jep. Dobra, Huntelar. Łatwo, kurde, zaraz ta piłka została spieprzona. O, idealne podanie, ale Robben pewnie nie dobiegnie. Jep, Huntelar. No próbował. Końcówka dzisiejszego spotkania jest wyjątkowo emocjonująca, a kibice dopingują swoich ulubieńców jak szaleni. A są jeszcze szanse, tu wszystko może się wydarzyć, a zatem słusznie zachęcają ich do ostatniego wysiłku. Faulowany bardzo dobrze, rzut wolny. Po tym faulu, ale blisko do bramki. Okej. Jeszcze nie umiem strzelać z tych boli. To mnie naprawdę bardzo boli. Rzeczywiście mam wrażenie, że widział już piłkę w próbuję. Ciężko wyczuć taki rzut wolny. Przejęcie w środku pola, teraz oni mogą zaatakować. Robben. A teraz Robben. Jep. Zasuwaj. To może być rozstrzygająca akcja w tym spotkaniu. A gówno nie rozstrzygająca i teraz muszę uważać, bo defensywa też się trochę posypała. Będzie teraz próbował zaatakować mnie tak, żeby mnie zabolało. Dobra okazja, nie ma dobry gola. Dobry bramkarz, bardzo dobry. Sędzia podyktował rzut rożny, to ważny moment w tym spotkaniu. No, bardzo ważny, bo jak doremisuje, to będzie kiepsko. No, wypiąsko. Dobre, i Huntelar. Teraz kurde bez litości, chociaż nie. Perichić. No strzela! Niestety, wciąż przegrywają. Zmarnowana okazja na wyrównanie. Jak teraz to wygramy, to będzie pięknie. Wellar. O fuck. Dobra. O cholera. Żeśmy pozwolili mu piłkę. Ktoś środkowy. Brawo, skuteczna interwencja bramkarza. I Huntelar, zasuwaj. Zasuwaj, nie obchodzi mnie to. Żaden Robben, tylko zasuwaj. Huntelar. I pff, pizdu z nim! Pruje na niego! 3-1! Fantastycznie to zrobił! I koniec z nim! No, dziękuję. Dobranoc. I 3-1, i wypluty. Spójrzmy, spokojne, i wujek Ebola asystuje. Chyba. Nie wiem, to był jedenastka. Chyba Luis Gustavo, tak? Luis Gustavo, pierwsza asysta. I pięknie, no. I Huntelar nam strzela. I wygrywamy. Jest w dupie.
bo nie da rady. Widzieliśmy kogoś za wynikiem przy dwubramkowej różnicy. Zobaczymy, co jeszcze może działać. Jest nasz kolega. Robben. Lars Bender. Felipe Anderson. Jeszcze może zdziałać, no i zagwizdał szybko. 3-1. Piękne zwycięstwo, mi się podobało. O, bramkarz, kurde. 9-9, no, ekstra. No i Robben też nieźle, 8-0. Kto tam, no i Luis Gustavo zebrał asystę i Funtelar. Fajnie, mi się podoba. Mamy zbudowaną hybrydę hiszpańskiej i niemieckiej. Chociaż oczekiwałem, że będzie to Francja, że Ibrahimović i tak dalej. No ale też jest fajnie. Dobra, ja tutaj się pożegnam, dziękuję bardzo, trzymajcie się, na razie, yo!